Cześć wszystkim. Dzisiaj trochę o mojej taktyce. Nie będzie to porada inwestycyjna, tylko moja taktyka zbierania srebra, inwestycji w srebro. Jak ja to robię, jak powiększam sobie no mój stack. Zapraszam do oglądania. Na razie. Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałem się z wami podzielić moimi taktykami. To jest ważne, żeby rozróżnić taktykami, taktyką, jaką stosuję przy budowaniu mojego stoku i przy inwestowaniu w srebro. Ważne, żeby rozróżnić taktykę od strategii. I teraz w dzisiejszym filmiku chciałem wam przedstawić moją taktykę, a strategia może pójdzie w innym filmie. I jaka jest różnica, bo tutaj często na filmach u innych YouTuberów jest to mylone. Strategia jest to jakby szerszy obrazek. Zazwyczaj jest to cel inwestycyjny, ja taki cel posiadam. I no, przede wszystkim jest to główny cel inwestycyjny. Ja mam jeszcze podzieloną, moja strategia polega na tym, że dzielę mój cały stack na kilka części, taką część długoterminową, nazwijmy to zabezpieczenie emerytalne, część na hossę, na wzrosty, część na flipa i część złota. No, to jest ostatni ten zbiorek złoty, ale on też będzie raczej długoterminowy. I to jest moja strategia. Natomiast dzisiaj chciałem porozmawiać o taktyce i zaraz do tego przejdziemy. Podzieliłem to moją taktykę na kilka takich punktów, które stosuję przy budowaniu mojego stoku. Nie twierdzę, że to jest prawda objawiona. Przede wszystkim pamiętajcie, nie jest to porada inwestycyjna, tylko to jest to, co ja robię i z dobrym skutkiem, bo jak na razie nie straciłem na tym. Kiedyś pokażę wam filmik raczej, jak wychodzę do tego przodu i ten mój cel inwestycyjny duży mam. Po tych kilku, bo ja tak naprawdę długo się tym nie zajmuję, dopiero to jest trzeci rok. Po tych kilku latach jestem na 1/4 tego mojego dużego celu inwestycyjnego w drodze. Więc wygląda to bardzo dobrze. No dobra, zacznijmy. Punkt pierwszy. Chyba najważniejszy, od tego trzeba zacząć. Kupuję systematycznie. Sprawdzam sobie ceny u kilku dealerów. Mam ich zapisanych. Też robię osobny film o nich, gdzie ja kupuję, bo naprawdę mam milion pytań na YouTubie i w mailach piszecie do mnie, że mi się podzielił, gdzie ja kupuję, więc zrobię o tym filmik. W każdym razie kupuję systematycznie i tylko srebro fizyczne. No, nie wierzę w ETF-y. Znaczy, osobiście tam też można zarobić, natomiast to jest jakby inne aktywo już. Ja generalnie inwestuję w srebro fizyczne jako właśnie takie zabezpieczenie i jako inwestycję w długoterminową, w cel inwestycyjny, w który mam sobie wybrany. Co jest ważne, ja lubię mieć je w posiadaniu i no, kontakt z tym srebrem fizycznym do mnie przemawia. To, że ktoś gdzieś w jakimś kurde sejfie trzyma dla mnie te sztabki czy tam uncje, no nie przemawia do mnie.
Więc numer jeden, kupuję systematycznie. I to jest ważne. Nieważne, czy to jest jedna uncja, czy dwie, bo ja tak zaczynałem. Kupowałem sobie systematycznie jedną uncję, no trochę więcej, no ale powiedzmy dwie uncje i odkładałem. Dwie uncje, odkładałem. Z czasem puknąłem bancyla, zaczynałem kupować troszkę więcej, poznawałem rynek i te wszystkie zależności, ale ten stok cały czas budowałem. I pamiętajcie, żeby robić to systematycznie, jak dostajecie wypłatę, odkładacie sobie, ja przynajmniej tak robię, odkładam sobie od razu płacące rachunki, wszystkie bieżące, od razu odkładam na konto oszczędnościowe, na poduszkę finansową. A druga część to jest od razu robię jakby zakup sreberka systematycznie. Tylko sprawdzam ceny. Jeżeli są to wysokie górki teraz, tak jak teraz właśnie w tym momencie, gdzie nagrywam, kupuję po jednej, dwie uncje. Jeżeli można jakby przestrzeń pozwala na to, żeby wydać więcej pieniążków, kupuję więcej. I to jest punkt drugi. Staram się kupować większymi ilościami. Najfajniej, gdyby kupować tubami menniczymi, tak jak tutaj po Brytanikach. No właśnie, gdy mam odpowiednie środki, też tak robię. Natomiast najczęściej ja kupuję po kilka monet, ale nie kupuję ich od razu z przesyłką do siebie, tylko u wybranych dealerów jest opcja tak zwanego przechowywania i strasznie to lubię, więc kupując takie monety, dokładam sobie je do koszyka i po czasie kupuję następne 2-3, włączę tym potem następne 2-3 i nagle przy 6-8 uncjach dopiero robię zamówienie z dostawą, aby do mnie przyjechała już większa ilość. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim nie dopłacam tych 15 zł czy tam 20 za dodatkowo przesyłki za każde zamówienie. Tylko ta przesyłka rozkłada mi się wtedy na koszt przesyłki na wszystkie te monety. No i wtedy jest to inwestycyjnie dla mnie korzystne. Punkt trzeci, ja to nazwałem zakupy zbiorowe. Akurat jestem i polecam każdemu, jeżeli możecie zrobić coś takiego jak zakupy zbiorowe, czyli podpiąć się do kogoś czy na forach. Najlepiej mieć zaufane osoby. Ja mam kilka takich znajomych osób, z którymi wiem, że zbierały srebro, albo ja zaraziłem je tym bakcylem. W każdym razie, raz na jakiś czas, gdy jest dobra cena, robimy sobie zakup zbiorowy. Wtedy, no po pierwsze, ta przesyłka rozbija się na wiele osób, ale co jest ważne, kupując takie tuby, bardzo często u dealerów są zniżki ilościowe. Kupując jedną monetę, płacimy cenę detaliczną, kupując 25 w takiej tubie albo no, w większych ilościach. No mi się jeszcze nie kupowałem masterboxami, ale fajnie by było, wtedy cena jeszcze spada i jest to opłacalne dla nas. Więc polecam zakupy zbiorowe. Jak tylko możecie, podpinajcie się pod jakieś grupy, które robią takie zakupy, zawsze wychodzi taniej. Punkt czwarty, cena minimalna. Ja to generalnie nie poluję na górki dołki. Sprawdzam bardzo systematycznie wartości, jakie mają srebro i złoto. Natomiast no, nie poluję. Wiadomo, że jeżeli jest góreka, to kupuję mniej, ale robię to przede wszystkim systematycznie. Ale ustawiam sobie taką jakby cenę minimalną. U mnie w tym momencie przy obecnych cenach jest to 120 zł. Jeżeli cena
fizycznego srebra u dealerów uzyska 120 i mniej, kupuje wtedy większej ilości. Ta cena mi się zmieniała przed wojną na Ukrainie, no to była jeszcze mniejsza. Potem były górki, ale miałem je tam, nie wiem, 110, 115, teraz jest 120 i czekam do takich zjazdów. Udało się i po 106 zł kupić, więc czekam na takie ceny i wtedy robię większe zakupy. Na co dzień, tak jak mówiłem w pierwszym punkcie, kupuję regularnie, żeby cały czas ten stos się powiększał, bo jeżeli będziemy czekać na górki, dołki, to nagle się okaże, że przespaliśmy albo przeoczyliśmy dołek i mamy tylko większą cenę, więc nie ma co czekać, trzeba kupować. Słynne uśrednianie. Tak, ja to robię i naprawdę to przynosi efekt. Niektórzy bardzo śmieją się z tego. Zademonstruję wam na plikach excelowskich, które już obiecałem, że wrzucę, jak uśredniać tą cenę, jak to wychodzi i naprawdę są efekty tego uśredniania. Polecam wszystkim. Kolejny punkt, chyba tym razem piątym, jeśli się nie mylę. To jest raz na jakiś czas sprzedaję monety bulionowe na kurkach, na wzrostach. Teraz już kilka razy mieliśmy głównie na złocie, ale srebro też miało duże wyskoki. ATH, czyli maksymalna historyczna cena na złocie była przebita, ale na srebrze bardzo blisko przynajmniej. No i wtedy łapię sobie te skumulowane srebro bulionowe. Mówię o seriach. W tym momencie mówię o zwykłym bulionie. Tak jak liść, tak jak tutaj Goodness Europe. To jest zwykły bulion, który kupuję masowo. I czy Brytanika, składam je w większych ilościach, jak w takich tubach 8-sztukowych i sprzedaję u dealera, dlatego że wtedy łapię sobie 2-3 takie tuby i następnie te zarobione pieniądze na górce sprzedane albo odkładam i czekam na spadki. Mówię, nie na dołki, ale mniejsze ceny, żeby znowu zakupić kolejne monety, albo przełożyć to w złoto, bo też tak robię. I to jest właśnie ten kolejny punkt. Szósty punkt to zbieram kilka wybranych przeze mnie swoje serii. Zacząłem od tego, że w którymś momencie już to zbieranie bulionu, no, stawało się, kurde, takie nudne. Więc, a tych monet na rynku jest olbrzymia ilość. Wybrałem sobie kilka, które znacie już też z moich wcześniejszych filmów. I ja systematycznie sobie zbieram. To pozwala mi bawić się srebrem. Zbieram w ten sposób, że zazwyczaj kupuję dwie monety w serii. Jedną do mnie do zbioru, drugą na sprzedaż. Ewentualnie, jeżeli wierzę w serię, to kupuję więcej ich. No, serie, które zbieram, tutaj nie będę pokazywał, bo to nie o tym film. Natomiast zbieram z takich znanych serii, no to co, Bramby, Oktopuska, to, co widzieliście już na wcześniejszych filmach, seria bulionowa Myth and Legends, no, Sztab Komendy Smok. O tym na pewno będzie ten, bo strasznie lubię te monetki. Sztab Komendy Smok. Serie raczej dla zabawy, ale ich ceny rosną, bo zazwyczaj są to monety. Zaczynałem od tego, żeby kupić, wejść w serię, pierwsze monety w serii. To jest najważniejsze, bo każdą kolejną moneta, która wychodzi, powoduje to, że wcześniejsza serii cena rośnie. W
tę serię raczej traktuję jako dobrą zabawę, natomiast, tak jak mówiłem, druga, trzecia jest na sprzedaż. I to jest kolejny punkt i coś, o czym chciałem wam powiedzieć. Raz na jakiś czas sobie flipuję. Nie jest to masówka, bo. No bo nie. Pewnie nagram o tym osobny filmik, bo niektóre flipy wyszły fajnie. Ale zobaczcie. Taka kokabura. No to są monety, które tylko. No są takimi pewnikami, nie? Zresztą większość serii Permint przynoszą jakiś tam zysk. Natomiast nie tylko zwykłe, właśnie znane serie przynoszą zyski, to też kiedyś przystają monetkę, która chyba, z czasami tu miałem 82% zysku. Wyśmiana, natomiast był taki duży skok na niej. Internety huczały, ceny były olbrzymie. Nie osiągnąłem tych maksimów, natomiast, tak jak mówię, 82% zwrotu z inwestycji, chyba bardzo dobra wartość. Ostatnią, która mi została, trzymam dla siebie na pamiątkę. Ale tak, to była moneta, która na flipie jej zarobiłem. I tak podchodzę właśnie do pant, które teraz mi się strasznie podobają. Nie zbierałem ich nigdy, ale trzymam je na flipa. Tak samo kokabury trzymam na flipa. Dla siebie zbieram te mniej znane serie. Tak myślałem, że będzie z Cnotami Królowej. Natomiast no, z racji śmierci chyba zaprzestano wybijania bulionowych, wychodzą tylko w profie, a no nie chcę przepłacać profowych cen za monety. Ja to się śmieję, jeżeli wchodzi ulica, jeżeli wchodzą tłumy, no to należy się wycofywać. I trochę tak jest, że zarówno Kokabura, jak i Panda, tam są tłumy ludzi, zbieraczy i tego nie neguję. To jest fajne, natomiast ja to traktuję jako rynek potencjalnych kupujących te walory, które ja będę miał. Więc ja się do nich nie przyniosę i to jest fajne, właśnie nie przyniosę się do monety, tylko trzymam ją na flipa dla kolejnych pokoleń zbieraczy. No i to chyba najważniejsze punkty z mojej taktyki. Jak ja zbieram, jak ja dotychczas funkcjonuję przy zbieraniu mojego staku. Napiszcie coś, czy też tak zbieracie. Może dodam tylko jeszcze, o, to jest fajna rzecz, no już nie jako punkt, ale że kupuję praktycznie tylko monety. Monety, randy, ewentualnie sztabko monety, a omijam sztabki. Główną przyczyną jest to, że zazwyczaj sztabki są w certipakach, których ja po prostu nie znoszę. Uwielbiam to, że mogę sobie wziąć taką monetę, otworzyć, pomacać, poczuć tą wagę, a w certipaku mamy tylko ten kontakt z plastikiem i opakowaniem. Dodatkowo często, nie wiem czy tak jest, ale na wszystkich tych forach i innych YouTubach jest bardzo często wspominane o tym, że łatwiej podrobić ten certipak niż samą monetę. I to mi się zdaje, że jest bardzo, bardzo prawdziwe stwierdzenie. Więc ja kupuję tylko fizycznie monety, roundy i sztabko monety, dlatego że one mają znane, policzalne wymiary, wagi, i to jest to, po czym ja mogę zweryfikować, czy jest to srebro. Poza tym wyciągając z takich kapsli, czy nawet jak przyjeżdża w tubie, ja mogę sobie ją uderzyć. Nagram o tym filmie, jak zweryfikować srebro, czy DHO do nas prawdziwe.
Natomiast no nie przekonują mnie te wszystkie sztabki w certipakach. Teraz zasadzam się na dwie pierwsze prawdziwe sztabki, ale tylko dlatego, że po prostu mi się podobają. Są sujtaśne. Chcę je mieć, więc będę je miał. Pokażę to na rozpakowaniu. No i tyle. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami, jak wam się podobała moja taktyka, czy macie jakieś super fajne punkty z waszą taktyką. Zapraszam do komentowania nawet tego, bo we wcześniejszych filmikach dużo różnych i krytycznych głosów się odezwało, więc też mi się to podoba. Bardzo chętnie porozmawiam, przyjmę krytykę na klatę. Ale też dużo pozytywnych. Dziękuję za nie. To mnie mobilizuje do dalszej pracy. No więc zapraszam do lajkowania, subskrybowania, bo subskrypcje, no potrzebuję tych subskrypcji. Wyświetleń jest 1000, subskrypcji trochę mniej. Zapraszam i do zobaczenia do kolejnego odcinka, do kolejnej jakiejś mojej pogadanki. Na razie, hej.